Zawód policjanta rządzi się swoimi prawami. Nieraz stają naprzeciw groźby śmierci, tej jedynie wypowiedzianej, jak i tej, która rzeczywiście zagraża ich życiu. Zawód ten charakteryzuje się również niekoniecznie pochlebnymi opiniami wśród zwykłych obywateli. Bywa też tak, że funkcjonariusze policji są postrzegani jako wrogowie numer jeden, a co za tym idzie, ich zdrowie i życie również jest zagrożone z tego powodu. Jednak co jeśli wam powiem, że w ich własnym środowisku również powinni się mieć na baczności? Co prawda sprawa, o której dziś wam opowiem, nie skończyła się niczyim skazaniem. Jednak istnieje duże prawdopodobieństwo, że to właśnie jeden ze współpracowników komendanta Henryka Semeniuka pozbawił go życia. Historia ma miejsce w jednej z mazowieckich wsi o nazwie Huszlew, liczącej niecałe 500 mieszkańców, gdzie najgorszymi przestępstwami były co najwyżej drobne rabunki czy też bójki po niewielkich imprezach. Nic specjalnego, co mogłoby się jakkolwiek wyróżniać na tle innych wsi czy miejscowości. Ale niestety, jak to w życiu bywa, względny spokój nie może trwać wiecznie. 12 października 1997 roku, 250 metrów od szosy na pobliskiej łące, zostało odnalezione ciało komendanta Henryka Semeniuka. Ten widok sprawiał wrażenie egzekucji. Żaden z policjantów przydzielonych do tej sprawy nie myślał nawet o możliwości popełnienia samobójstwa przez komendanta. Niestety, takie sprawy mają to do siebie, że znajdzie się ktoś wyżej w hierarchii służbowej i stwierdzi, że twój tok myślenia jest błędny. Tak też się stało. Z początku prokuratora wraz z kierującymi tą sprawą wysoko postawionymi funkcjonariuszami jasno dali do zrozumienia, w którą stronę będzie prowadzone to śledztwo. Choć dla pewnych pozorów, a może szukając kozła ofiarnego, za możliwych sprawców wskazywano ochroniarzy pobliskiej dyskoteki. Jednak mimo wielodniowych przesłuchań, uderzeń pięścią w stół, jak na złość ochroniarze nie wymieniani z nazwiska, nie dali się podpuszczać i twardo trzymali się swoich zeznań. Wprost mówili, że nie mają nic wspólnego ze śmiercią komendanta, a policja nie dysponowała żadnymi dowodami pozwalającymi postawić im jakiekolwiek zarzuty. Wrócę jednak na moment do samego odnalezienia ciała Semeniuka, ponieważ bardzo wymowne w tej sprawie jest zachowanie wyżej postawionego funkcjonariusza, który jeszcze przed technikami mającymi zabezpieczyć wszystkie możliwe ślady, w sposób nieprofesjonalny, a wręcz karygodny. Chodził w okolicy Denata, dotykał ciała i w tym samym czasie relacjonował swoje spostrzeżenia generałowi Markowi Papale, tym samym, chcąc nie chcąc, zacierając ślady i utrudniając pracę techników. Zaraz po wstępnych oględzinach część oddelegowanych do zbadania sprawy policjantów udało się do dyskoteki, gdzie z początku wskazywano potencjalnych sprawców morderstwa. Jak już wcześniej wspominałem, ochroniarzy zabrano na komisariat, gdzie przez kilka dni byli przesłuchiwani, jednak bezskutecznie. Następną osobą, którą śledczy wzięli pod lupę, była żona Henryka, Teresa Pawluk. Jednak zamiast zwykłej początkowej rozmowy postanowiono ją zabrać i skierować do komisariatu w charakterze podejrzanej o morderstwo, mimo że nie było ku temu żadnych podstaw. Nie dość, że musiała pochować swojego męża, tak w oczach policji była jedną z podejrzanych osób, które mogły się przyczynić do jego śmierci. Jednak nie miała żadnego motywu. Nic by nie zyskała po pozbyciu się męża. Te argumenty nie przekonywały śledczych. Po kilku latach wyznała jednemu z funkcjonariuszy, który nadal interesował się tą sprawą, że na komisariacie wymuszano na niej przyznanie się do winy. Krzyczeli i walili pięściami w stół, tylko po to, by ją złamać i uzyskać od niej przyznanie się do winy. Mimo że, jak już wspominałem, nie było żadnych poszlak, nie było nic, żadnych informacji świadczących o tym, że miała ze śmiercią swojego męża cokolwiek wspólnego. W końcu musieli ją wypuścić z aresztu i gdy tylko mogła poczuć pewną ulgę,
Mimo obecnego stanu rzeczy, jej mąż nie wrócił w magiczny sposób do życia. Tak w swojej niewielkiej wsi została okrzyknięta morderczynią własnego męża. Była wytykana przez sąsiadów i wszystkie znajome twarze. Straciła również pracę, ponieważ nikt nie wierzył w jej niewinność. Mimo że znali ją od wielu, wielu lat, tak sam jej pobyt w areszcie w charakterze podejrzanej dla mieszkańców wsi oznaczał wyrok skazujący. Nikogo nie interesowało to, że została wstępnie oczyszczona z podejrzeń i nadal szukano mordercy. W ten właśnie sposób kobieta straciła i męża, i spokojne, choć smutne życie. W miejscu, gdzie spędziła tak wiele lat. Nikt nie chciał jej zatrudnić, została bez podstawowego źródła utrzymania. Jedyne, co jej pozostało, to emigracja. W związku z tym przeprowadziła się do swojej córki w Anglii. Jak się później okazało, pomysłodawcą zatrzymania ochroniarzy, a później samej żony komendanta, był niejaki Mirosław M., funkcjonariusz tamtejszej policji, który wyjątkowo mocno zaangażował się w tą sprawę, a swoich rzekomych informatorów nikomu z początku nie przedstawiał. Mimo to, dla wysoko postawionych funkcjonariuszy był wystarczająco wiarygodny, by za każdym razem iść tropem, który wskaże. Z czasem coraz bardziej dało się odnieść wrażenie, że przez niego śledztwo jest prowadzone chaotycznie i bez większego planu. Powiem więcej, bez jakichkolwiek sprawdzonych hipotez i informatorów, jak się później okazało, branych z łapanki, którzy to niczego w późniejszym czasie nie potwierdzali. Byli wręcz zdziwieni, że mieli oni cokolwiek, komukolwiek mówić na temat tej sprawy. Niektórych śledczych dziwiło zaufanie, jakim góra obdarzyła Mirosława. Tym bardziej, że w szeptach innych funkcjonariuszy dało się wyłapać ciekawe, zarazem niepokojące informacje. Mianowicie Mirosław M. swego czasu miał wielki żal do komendanta Henryka Semeniuka. Choć żal to mało powiedziane. Obwiniał go o śmierć własnego dziecka, ponieważ według niego w porę nie została przeprowadzona interwencja i jakiś wariat zamordował jego dziecko. Dlatego później odgrażał się komendantowi, że kiedyś tego pożałuje. Nikt poza kilkoma niżej podstawionymi śledczymi tym wątkiem się jednak nie zainteresował, a w tej chwili istniało podejrzenie, że w sprawę może być zamieszany jeden z zaangażowanych w śledztwo policjantów. W końcu jako jedyny miał motyw. Zabójstwo komendanta nie było zwykłym zbiegiem okoliczności. Nie był też przypadkową ofiarą. Przeprowadzone oględziny martwego już ciała wskazywały na egzekucję, a samo zabójstwo na zaplanowane i odpowiednio przygotowane. Dlaczego zatem skupiono się na przypadkowych osobach, a po kilkudniowych przesłuchaniach, które nic nie wniosły, nie zajęto się wątkiem Mirosława? Istnieje duże prawdopodobieństwo, że w tej sprawie ważniejsze było wskazanie kogokolwiek jako winnego. Byle tylko nie zajęto się wątkiem w kontekście możliwej winy innego funkcjonariusza. Wspomnę, że kilka miesięcy wcześniej, zaledwie 50 km od Huszlewa, doszło do zabójstwa młodego chłopaka. Zabójcą okazał się komendant policji w Łomazach. Wspominałem o tej sprawie kilka odcinków temu. Możliwe, że właśnie przez tamtą sprawę wyżej postawieni funkcjonariusze nie chcieli przyjąć do wiadomości, że winnym może być kolejny policjant, a ich stanowiska w przypadku udowodnienia mu winy byłyby zagrożone. W podobnych okolicznościach dwaj komendanci stracili pracę, wojewódzki i rejonowy. W związku z tym zależało im na jak najszybszym wskazaniu zabójcy i zamknięciu sprawy, nie poruszając tematu możliwej winy jednego ze swoich. Ciekawe fakty udaje się uzyskać od starca mieszkającego w pobliżu miejsca odnalezienia zwłok komendanta. Przekazał on jednemu ze śledczych, co wie na temat wieczora, w którym doszło do morderstwa. Feralnego wieczora w pewnej chwili usłyszał strzał dobiegający z miejsca, w którym leżał nieżyjący już Semeniuk. Podszedł do okna i zauważył zapalające się światła samochodu, który odjechał w kierunku drogi głównej, a następnie skierował się w stronę Białej Podlaskiej. Samochodu jednak nie rozpoznał. Było zbyt ciemno, by dostrzec i określić kolor pojazdu,
a co dopiero markę czy model. I choć te informacje są istotne i zostały nawet spisane przez śledczych, tak nikt z tymi informacjami nic nie zrobił. Zostały całkowicie zignorowane. Do czasu, kiedy to w sprawę zaangażował się kolejny policjant, który nic nie wiedział o zeznaniach starca, ponieważ nikt się nimi na poważnie nie zajął i nie omieszkał o nich poinformować wszystkich osób zajmujących się sprawą. Na własną rękę musiał zbadać ten wątek, który mógł świadczyć o tym, że została przeprowadzona egzekucja na komendancie. Przytoczę więcej szczegółów związanych ze śmiercią komendanta. Henryk Semeniuk mieszkał zaledwie 500 metrów od komisariatu, w którym pracował. To zaledwie kilka minut drogi, a jednak został zamordowany, jakby ktoś na niego czekał. Trzeba też wziąć pod uwagę to, że mało kto ryzykowałby morderstwo w tak bliskiej odległości od komisariatu. Chyba że miałby wiedzę o najbliższych możliwych rutynowych patrolach innych funkcjonariuszy. W takim wypadku można zminimalizować ryzyko szybkiej reakcji. Można też wybrać i przygotować odpowiednie miejsce na egzekucję w taki sposób, by ciało nie zostało odnalezione od razu. Choć śmierć nie nastąpiła w bliskiej odległości od miejsca zamieszkania, tak komendant chwilę przed swoim wyjściem powiadomił żonę, że za moment wraca do domu. Nie miał innych planów na ten wieczór. W związku z tym musiał wejść do samochodu swojego zabójcy pod przymusem lub dobrowolnie. W pierwszej opcji jest raczej jasne, że przyszły zabójca zmusił komendanta, by wsiadł do samochodu grożąc bronią. W drugiej jednak może oznaczać, że znał osobę kierującą pojazdem i ufał jej na tyle, że wszedł do samochodu, co rodzi kolejne pytania. Jeśli znał napastnika, tak można zawęzić grono podejrzanych. Jednak śledczy kompletnie zignorowali znajomych i bliskie otoczenie Henryka. Jedynie jego żona była uznawana za podejrzaną i wręcz zmuszano ją do przyznania się do winy. A gdy to nie wypaliło, powrócono do wątku ochroniarzy z dyskoteki. Mimo usilnych starań jednego z funkcjonariuszy wskazującego możliwy udział policjanta w tej zbrodni. Gdy swoimi próbami zmiany kierunku prowadzenia śledztwa odbijał się jak od ściany, po pogrzebie Semeniuka wraz ze swoimi podwładnymi rozpoczął odrębne dochodzenie w kierunku przez siebie uznanym za właściwy, nie pomijając wątku możliwego udziału w sprawie jednego z policjantów. Ponownie przepytywano osoby mieszkające w okolicy miejsca popełnienia morderstwa. Próbowano ustalić, jakie samochody były widziane tamtego wieczora i udało się wskazać kilka modeli. Jednak nie udało się ich zidentyfikować, ponieważ dowodzący nieoficjalnym dochodzeniem Ryszard Modelewski został odcięty od śledztwa, co nie znaczyło jednak, że nie może uzyskać już żadnych informacji. Pewnego dnia został zaproszony do Huszlewskiego komisariatu, gdzie został zbombardowany nowymi informacjami dotyczącymi śledztwa. Miał się pojawić nowy świadek, który widział Semeniuka wsiadającego feralnego wieczora do samochodu, jadącego w kierunku Białej Podlaskiej. Jak można się domyślać, ten, który miał odkryć tą zaskakującą informację, jest nie kto inny jak Mirosław M. Wskazał nawet osobę, która miała wiedzę na ten temat. Jednak przy konfrontacji śledczych z informatorem, ten zapytany o szczegóły, zaprzeczyłby komukolwiek coś takiego mówił i wbrew słowom Mirosława nie posiada wiedzy na temat tamtego wieczora. Był zarazem bardzo zaskoczony całą sytuacją. W ten oto sposób po raz kolejny przełomowe informacje śledztwie zostały tak naprawdę zmyślone przez Mirosława. Ryszard nie był zaskoczony. Wiedział, że każda informacja i wszystkie rzekome tropy były bardzo wątpliwe i niepotwierdzone wcześniej przez nikogo. A teraz, gdy po raz kolejny próba potwierdzenia ustaleń się nie powiodła, widział nerwowe reakcje Mirka. Zdał sobie sprawę, że właśnie w tej chwili, idąc razem ze swoim podejrzanym w kierunku komisariatu, są zupełnie sami. Współtowarzysz może mieć ze sobą broń. Poczuł pewnego rodzaju niepewność o swoje bezpieczeństwo. Dlatego też starał się zmienić temat, rozluźnić atmosferę, by zażegnać możliwe niebezpieczeństwo.
Po powrocie Mirosław skierował się na piętro budynku, do swojego gabinetu. Ryszard natomiast skierował się do komendanta Stanisława Katy, by zdać raport z przeprowadzonej rozmowy ze świadkiem. Bez ogródek stwierdził, że Mirosław cały czas wciska wszystkim kit i sprowadza śledztwo na tory, które nie mają szans doprowadzić do wyjaśnienia śmierci Semeniuka. Po chwili obaj usłyszeli łomot i stukot dobiegający z miejsca, gdzie udał się Mirosław. Padła propozycja, by sprawdzić, co tam się dzieje. Ryszard zasugerował nawet, że może on coś teraz ukrywać. Komendant nie odpowiedział. Rysiek ich jednak nie odpuszczał. Proponował, by pod nieobecność Mirosława przeszukać jego pokój i samochód, ponieważ według zdobytych przez niego informacji pasuje ono do jednego z pojazdów, jakie były widziane w okolicy miejsca śmierci Semeniuka. Zaproponował również przesłuchanie jego żony. Komendant, będąc nadal w szoku, dopiero po kilku chwilach odpowiedział: „Chcesz? To z nim rozmawiaj”. Dla Ryśka było jasne, że tor prowadzenia śledztwa został już ustalony i znacząco odbiega od jego własnych ustaleń i podejrzeń. Nie mógł też w tej sytuacji nic zrobić, ponieważ podejrzewa jednego z policjantów, a w takim wypadku decyduje tylko i wyłącznie komendant. Mógł co najwyżej namawiać i wskazywać kolejne tropy, wskazujące na możliwy udział Mirosława w kwestii śmierci Henryka. Mimo wszystko postanowił dalej prowadzić własne śledztwo w tej sprawie, a zeznań, jakich jeszcze mu brakowało, były od osoby, którą najbardziej podejrzewał, Mirosława M. W związku z tym, gdy tylko nadarzyła się okazja do rozmowy bez świadków, podszedł do Mirka i po krótkiej ogólnej rozmowie przeszedł do konkretów. Zapytał go wprost, co robił podczas zabójstwa Semeniuka. Jak się okazuje, jako ostatni miał widzieć komendanta przed jego śmiercią. Cicho, cicho, cicho. Chodź, wyjdziemy na dwór. To ja ostatni widziałem Henka. Po 20 wyszedł z komisariatu i poszedł drogą w kierunku mieszkania Pawluk. Tłumaczył, że w tamtej chwili był w swoim mieszkaniu, a komendanta widział ze swojego okna. Henryk, widząc go, miał mu powiedzieć: „Cześć”, na odchodne. Miałeś wtedy otwarte okno? Przecież było wtedy cholernie zimno. Mirosław się trochę zmieszał, jednak próbował to jakkolwiek wyjaśnić. Twierdził, że poszedł pobiegać dookoła komisariatu. Mimo świetnego terenu do biegania wokół, biegał w pobliżu budynku. Chodź, przejdziemy się, nie będziemy tu gadać. Nigdzie nie idę, pogadamy tutaj. Na tym ta rozmowa się jednak zakończyła, a Rysiek kolejny raz spróbował przemówić swoim przełożonym, że Mirosław coś ukrywa i prawdopodobnie ma coś wspólnego ze sprawą. Gdyby tak nie było, nie zmyślałby zeznań informatorów, nie wskazywał fałszywych tropów, nie prowadził dochodzenia w sobie tylko w wiadomym kierunku. W końcu nikt nie wiedział, dokąd to śledztwo tak naprawdę zmierza. Słuchający wywodu Ryszarda, Jerzy Jasieńczuk zdał sobie sprawę z tego, że Mirosław miał motyw. W końcu obwiniał Henryka o śmierć swojego dziecka i się mu odgrażał, że nigdy mu tego nie daruje. Jasieńczuk podał z imienia i nazwiska funkcjonariuszy, którzy te groźby usłyszeli. Natomiast inni wysoko postawieni policjanci milczeli. Nie zamierzali poprowadzić śledztwa w tym kierunku. Nie przesłuchano wymienionych funkcjonariuszy. Nie przesłuchano również Mirosława, a temat ochroniarzy nadal był aktualny. Ryszard, nie mając znaczącego wpływu na przebieg śledztwa, postanowił spisać najważniejsze zebrane przez siebie informacje w tej sprawie i przekazać je Andrzejowi Danielukowi, prowadzącemu rozpracowanie operacyjne, a on miał je przekazać samemu prokuratorowi. Pokwitował odbiór na kopii dokumentu. Dzięki temu Rysiek mógł mieć pewność, że te ważne dla śledztwa informacje zostaną z pewnością dostarczone do rąk prokuratora. Niestety nie wszystko poszło po jego myśli. W końcu sprawę umorzono z powodu braku zaistnienia przestępstwa z uzasadnieniem popełnienia samobójstwa przez Henryka Semeniuka. Rysiek był co najmniej zdziwiony tą sytuacją. W związku z tym
udał się do prokuratora i poruszył temat przekazanych przez siebie informacji. Jak się okazuje, nie wiedział nawet o istnieniu takiego dokumentu, a w samej sprawie nie było mowy o możliwym zaangażowaniu jednego z funkcjonariuszy, który mógł przyczynić się do śmierci komendanta. Niedługo później, za sprawą chęci złożenia zeznań w charakterze świadka przez Ryszarda, prokuratura okręgowa w Lublinie miała wydać decyzję o wznowieniu śledztwa, ale prokurator prowadzący tę sprawę uznał, że nie ma podstaw do jej wznawiania. Policjant nie zamierzał tak tego zostawić. Złożył oficjalną skargę do ministra sprawiedliwości, co przyniosło odpowiedni skutek, i zlecił on prokuraturze apelacyjnej w Lublinie zajęcie się tą sprawą. Jednak z Lublina sprawa przeniosła się do Radomia, a tam wskazali oni lublińskiej prokuratorze niekompetencje i niechlujstwo. Praktycznie od razu zmieniano kwalifikację prawną z samobójstwa na zabójstwo, dzięki czemu matka Henryka otrzymała odszkodowanie, za które mogła wybudować synowi pomnik. Niestety, to jedyna pozytywna informacja w tej historii. Był wniosek o ekshumację zwłok Henryka Semeniuka w celu zebrania uzupełniających badań dotyczących ujawnienia osmolin na jego dłoni, czego nie zrobiono wcześniej, a samo to mogłoby z dużą dozą pewności potwierdzić lub zaprzeczyć możliwości popełnienia samobójstwa przez komendanta. Nie wyrażono jednak na to zgody. Może celowo. A może po prostu chcieli jak najszybciej zamknąć dochodzenie i mimo ponownego otwarcia śledztwa, mimo zeznań, ponownie ją zamknięto. Zakwalifikowano ją co prawda jako zabójstwo, jednak z powodu niewykrycia sprawców zabójstwa prokuratura umorzyła śledztwo w tej sprawie. Kto był mordercą Henryka Semeniuka? Komu zależało na jego śmierci? Dlaczego nie poruszano wszystkich wątków w tym śledztwie? Sporo pytań. Jednak do dziś możemy się tylko domyślać, kto i z jakich powodów stoi za śmiercią komendanta Henryka Semeniuka. Dziękuję za wysłuchanie odcinka. Pozdrawiam i do usłyszenia.